Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj, jak widzicie, przyozdobiona, można powiedzieć, wiosennie, a jednak jesiennie. Na mojej głowie i w ręce trzymam wrotycz. Wrotycz to jest zioło, które pomoże mi wytępić w moim ogrodzie mnóstwo szkodników. Wrotycz możecie bez problemu spotkać na obrzeżach łąk, pól czy lasów. Najłatwiej go znaleźć na przełomie lipca i sierpnia, wtedy kiedy właśnie kwitnie i z powodzeniem możecie te żółte kwiatki wypatrzyć w oddali. Jechałam przypadkiem niedaleko łąki, na której rośnie wrotycz. Zatrzymałam się tylko na chwilę, żeby go zebrać. Nie miałam żadnego sekatora, więc pojadę tam jeszcze raz i nazbieram sobie naprawdę porządną ilość, dlatego że, jak wiecie, w moim ogrodzie w tym roku panoszą się bardzo mocno przędziorki. Mam bardzo dużo mrówek. Można też powiedzieć, że mamy dość sporo komarów, a z nimi wszystkimi sobie wrotycz poradzi bez problemu. Całkiem niedawno rozmawiałam z takim starszym panem na spacerze, który u siebie w ogrodzie ma dość sporo turkucia podjadka. I on mówi, że co roku ma go mniej dzięki temu, że robi na bieżąco gnojówkę z wrotyczu i nim tą gnojówką zalewa te wszystkie tunele, w których znajduje się turkuć. I powiedział, że po 2 latach stosowania turkucia na działce prawie nie ma. Także jeżeli macie turkucie podjadki, no to postarajcie się i też wypróbujcie ten sposób. Wrotycz ma bardzo intensywny zapach. Nasi znajomi, którzy mają gospodarstwo, mają bardzo dużo bydła. Oprócz tego, że robią te chemiczne opryski na zewnątrz tej obory, tak i tak, jak to na gospodarstwie, jest dość sporo much. Żeby z tymi muchami jakoś sobie tam poradzić, na tarasie stół za każdym razem, codziennie rano po umyciu, nacierają właśnie stół wrotyczem. Dzięki temu u nich na stole muchy praktycznie nie siadają. Tak samo wrotycz działa na komary i na kleszcze. Znam ludzi, którzy bardzo często chodzą do lasu zbierać grzyby i często właśnie przed wejściem do lasu nacierają się właśnie tym wrotyczem. Więc można się uchronić dzięki temu i przed muchami, i przed komarami, i przed kleszczami. Mrówki też bardzo nie lubią zapachu wrotyczu. Nie chodzi o to, że mrówki oczywiście można spotkać, że gdzieś tam, gdzie rośnie wrotycz, też się pokazują. Ale wystarczy zrobić gnojówkę bądź napary i tych mrówek stamtąd się pozbędziemy. Więc ja w najbliższym czasie, jak tylko zrobię gnojówkę, bo gnojówka w ogóle z wrotyczu, w odróżnieniu od gnojówki z żywokostu, którą już Wam pokazywałam, czy z pokrzywy, robi się dużo dłużej. Do beczki włożę 2-3 kg wrotyczu i to wszystko zaleję 20-30 litrami wody. Zostawię to w takim jasnym miejscu, gdzieś takim przewiewnym trochę. Nie będę tego nakrywała szczelnie, tylko tak jak gnojówkę z żywokostu i z pokrzywy, po prostu nakryję od góry siatką albo na przykład włókniną. I zostawię, będę co jakiś czas mieszać, żeby to wszystko się ładnie sfermentowało. Nie wiem, czy pamiętacie, ale przy gnojówce z pokrzywy pokazywałam Wam taki świetny patent, moim zdaniem, żeby nie musieć odcedzać tych całych naszych gnojówek, z tych takich martwych części już roślin. Wystarczy te wszystkie części włożyć do takiego białego worka od ziemniaków, od ziaren i to wszystko włożyć do beczki z wodą. Dzięki temu, jak cała gnojówka nam się przerobi, to wtedy wystarczy tylko wyciągnąć ten worek i mamy już przecedzoną gnojówkę. A to, co jest w worku, wyrzucić na kompost. Gnojówka z wrotyczu robi się około 3 tygodni, a ja w moim ogrodzie, oprócz tego, że mam właśnie te przędziorki, zobaczyłam wczoraj, że na kapustnej zaczynają pojawiać się mączliki. Ponieważ mam już ten wrotycz, zrobię sobie też napar, taki na szybko. I wezmę około kilograma tego wrotyczu razem z gałązkami, razem z tutaj tymi kwiatostanami. Połamię, włożę do garnuszka, zaleję to wodą tak, żeby to wszystko nakryć, zagotuję i zostawię sobie na 12-24 godziny. Po tym czasie wezmę sobie odcedzę i będę spryskiwać te wszystkie właśnie szkodniki. Można dodać łyżkę mydła potasowego albo łyżkę oleju, tak żeby właśnie te malutkie takie szkodniki jak najbardziej zalepiło i żeby ten środek utrzymał się na liściach dłużej. Pamiętajcie, że większość szkodników siedzi od dołu liścia, nie od góry, więc jeżeli będziecie spryskiwać, no to pamiętajcie, żeby dyszę odwrócić do góry i spryskiwać od dołu te wszystkie nasze rośliny. Podsumowując, z wrotyczu będę robiła gnojówki i napary. Wrotycz możecie sobie ususzyć i gnojówkę zrobić na wiosnę, ale ja część gnojówki zostawię sobie na wiosnę normalnie w słoiku takim dużym, 5-litrowym i tą gnojówką taką
taką właśnie na wiosnę będę opryskiwała drzewka, żeby na przykład wybić jajka mszycy oraz innych szkodników. Dodatkowo bardzo mocno przyłożę się do tego, żeby wyeliminować przędziorki w moim ogrodzie. No i też, jeżeli macie jeszcze mszyce, możecie śmiało zrobić napary albo gnojówki i tymi opryskami wyeliminować swoje szkodniki. Jeżeli macie śmietkę w swoich ogrodach, również możecie podlać wszystko gnojówką zwroty, czyli też naparami. Gnojówką, taką nierozcieńczoną, możecie śmiało podlewać tunele mrówek. One się stamtąd na pewno wyniosą albo po prostu je wyeliminujecie. Słyszałam, że takie bukieciki z wrotyczu świetnie działają jako środek do odstraszania kretów, nornic i różnych karczowników. Także ja w tym roku planuję wypróbować i zobaczymy na wiosnę, czy faktycznie przyniosło to jakiś skutek, bo niestety nornice znowu się pokazały w moim ogrodzie, jak i też pokazał się kret. Chociaż kret tylko wszedł i wyszedł, ale zobaczymy, czy jeszcze będzie gdzieś tutaj wchodził w tunele, odkopię i włożę wrotycz. Zobaczymy, jak to będzie. Także jeżeli macie ochotę, to udajcie się gdzieś tam na łąki, na pola i sobie poucinajcie wrotycz, zróbcie sobie z tego gnojówki, napary, jakieś wywary i działajcie. A jeszcze bym zapomniała, ten starszy pan mówił, że do altanki, gdzie często zimą i jesienią wchodzi mu mysz, zawiesza właśnie na ścianach takie wianuszki. I ponieważ wrotycz ma bardzo taki intensywny zapach, ten pan mówił, że myszy już do altanki nie wchodzą. Także można śmiało jeszcze w ten sposób sobie wykorzystać wrotycz. Do zobaczenia.